Siemano, witam na kanale po przerwie. Połowa sierpnia i jest już różnica w kącie padania słońca. Już można powiedzieć, że heat pipe'y robią pełną parę, bo powiedzmy tak od maja właśnie do lipca, no jednak słońce jest tu dość wysoko i no heat pipe'y tak nagrzewają się max do 55, chodzi o razem z buforem, prawda, bo na razie działa to na instalacji z buforem. No i na samym kolektorze jest max 55 stopni, ale wydaje mi się, że jak będę już to podłączył do tego mniejszego bufora, bo do wymiennika na ciepłą wodę, to będzie w sam raz. A dzisiaj bezchmurne sierpniowe słońce i pogoda. No jest godzina prawie 15, a na kolektorze jest 72 stopnie, o prawie 3, co daje nam prawie na buforze po dzisiejszym dniu prawie 50 stopni. Ale co? Bierzemy się za przeróbkę. A jeszcze tu rzucimy okiem. Na kolektorze jest dokładnie, powiedzmy, na zasilaniu już. Na kolektorze jest to, prawda, 73, a tu na zasilaniu na wężownicy jest 68 i 50, czyli 18 stopni zostaje w buforze. No mówię, na lato to rozwiązanie z pionowymi heatpipe'ami jak dla mnie jest genialne, bo w szczytowym momencie tego lata, no nie szczytowym, bo teraz mamy ten sezon, ten już takie stricte lato, ale ten maj, czerwiec, lipiec jest wystarczająco, już tu pokazuje mi na kolektorze do 55 stopni, ale biorąc pod uwagę, że cały czas ogrzewamy ten bufor. A jak podłączę to już do tego mniejszego zbiornika, myślę, będzie idealnie. U mnie godzina 18, słońce już uciekło z kolektorów, tutaj jeszcze troszkę jest. No i powiedzmy, takie grzanie z kolektorów zagrzało bufor do 51 stopni. Na kolektorze jeszcze jest 52, on załączy się jak jest 50, więc jeszcze chwilę sobie wychodzi, ale on już za dużo temperatury nie oddaje, bo to jest około 3 stopni. Czyli co? Już powiedzmy od połowy sierpnia sposób montażu tych kolektorów robi się efektywny, najbardziej efektywny, a mówię, maj, czerwiec, lipiec, gdy kąt padania słońca jest, czy gdy promienie słoneczne padają wysoko, a heatpipe'y mam zamontowane pionowo na ścianie, no, do ogrzania wody, ciepłej wody użytkowej, wydaje mi się, że będzie wystarczające. Bo powoli trzeba będzie się brać za przerobienie tego i już woda będzie grzała z heat pipe'ów, a dopiero później na bufor. I do tego będzie potrzebny taki oto pacjent. Zaraz spróbuję się dostać tam do środka, bo tak, jest jedna wężownica, a drugie to jest przyłącz podkowe. I teraz tak, miałem już dwie w cudzysłowie okazje kupić boiler z dwoma wężownicami, przynajmniej tak w opisie, i dwa razy pisałem, czy na pewno dwie wężownice. Jeden pan napisał tak, 200%, bo boiler był robiony na zamówienie. Już pana to co było do niego podłączone, a ten no centralne i piecyk, który był używany tylko w lecie na ciepłą wodę. A czy w piecyku była podkowa? Tak, była podkowa. No to jak to miało działać? No tam na 200% są dwie wężownice. Mówię, zlewał pan jakoś osobno ten piecyk? No nie. Ja mówię, to jednak dziękuję, bo miałem około 150 km. No fajny boiler, w fajnej cenie, no, robiony na zamówienie, to też z ciekawej blachy. No ale przejechałbym się i by to było to samo co tu. Tylko że tam jeszcze była otlina, ale też by było do cięcia i spawania, więc otulina by na pewno się spaliła. A tu o otulinie będę myślał dopiero, jak się wezmę za środek. Także zaraz odetnę ten frez tutaj. Wydaje mi się, że na tym spawaniu, albo troszkę obok. I zobaczymy, co jest w środku. No i dobra, udało się. 2,5 tarczy poszło, ale mamy wejście do środka. Nawet nie jest tak źle, jak się spodziewałem. Myślałem, że to będzie gorsza rdza, a tu jest po prostu kamień. I trzeba będzie ten kamień odbić, troszkę to podczyścić. No to ewidentnie wyczyścić. I w tym miejscu dorobimy jeszcze jedną wężownicę. Skompletuję jeszcze części. I tak oglądając tu ten boiler, doszedłem do wniosku, co było przyczyną, że znalazł się tam, gdzie się znalazł. Tutaj ktoś to nie mógł, czy nie miał jak rozpawać, po prostu jest zaklejone. I prawdopodobnie to jest przyczyną tego, że no, znalazło się to tam, gdzie się znalazło, a ja to stamtąd przytargałem. Bez otuliny, ale to mówię, otuliną się będziemy martwić później. Teraz muszę skompletować jakieś, zrobić jakąś wężownicę. Myślę, że nie będę się bawił w zaginanie, tak jak tutaj jest oryginalnie. Chociaż pewnie by to było najlepsze. Ale chyba po prostu pod kątem prostym puszczę drugą. I chyba tak to będzie wyglądać. Tylko jeszcze zastanawiam się, o proszę, tu już kołnierz był. Jakby dwa kołnierze. Bo tu odciąłem ten, a tu został. Ale to jego też trzeba odciąć, bo z tego już raczej nic nie będzie. Tylko zastanawiam się, czy moje umiejętności spawalnicze, które są, no nie oszukujmy się, na jakim poziomie są, wystarczą. I nie wiem, czy to po prostu nie zgromadzę i zaniosę do gościa, który jest zawodowym spawaczem. Hefnie mi to ładnie, nie będzie problemu. No, pewnie bym to zrobił, coś bym tu nasmarkał, ale jak ma to działać na ileś lat, to chyba jest to gra warta świeczki. No, od razu lepiej to wygląda. W środku też już jest wyczyszczone. Czyli biorę się za jakieś kompletowanie rur na tą drugą wężownicę. Dobra, mamy już tu skompletowane rzeczy. Z tej długiej rurki zrobię tą wężownicę. Akurat przetnę ją na pół, bo tylko będę musiał ładnie to odciąć i to zaspawać. Tu po prostu muszę dobrać kąt takim, żeby... Zrobię to pod kątem prostym, nie będę tego zaginał tak jak tu jest, bo jest chyba za dużo by było roboty. Można by to było spróbować podgrzeć i nie wiem, zasypać piaskiem czy jakoś tak, ale nie wiem, czy taka gruba rura mi się tak łatwo poddała. To jest nawet spora ścianka. Pod kątem spróbuję to już od razu przeciąć, żeby było dwie strony. Szerokość wtedy taka jak tu jest, tylko tu będę musiał się pobawić, bo no, tu będę musiał te smarki wcześniejsze poobcinać. Tak, dał tą rurę, no to tu jest spory luz dookoła, to by było za dużo zabawy, więc po prostu wytnę taki pierścionek, założę tutaj, no tu mi pasuje idealnie, taki pierścionek przyspawał na początku, żeby łatwiej było mi. No ta tu prasuje prawie idealnie. Prostość. Tylko będę musiał tu pod kątem przyciąć. No i co? Spróbuję sam to się z tym pobawić. Zobaczymy, no, że jeszcze raz. Kiedyś trzeba się w końcu nauczyć. No, najlepiej się uczyć na błędach. Więc spróbuję to w miarę swoich możliwości przyłapać. Także biorę się za cięcie, dopasowywanie tych powiedzmy pierścionków i widzimy się za chwilę. Dobra, mam już zrobione te dystanse, to sobie przyspawam. Później powsadzam te rurki, to już mam docięte, później będę wiedział na jaką szerokość. Już sobie włożę tu obsławam, później tu, później dotnę, na równo spróbuję tu to po prostu zaspawać. Tu to tak zaklepałem i też zaspawam. I co? No może coś z tego będzie. Dobra, mamy to. Nie wyszło to najgorzej, ale pewnie zawodowym spawaczom krwawią w tym momencie oczy. Ale trudno, nie miałem czasu simulować z jakimiś gośćmi. Jakoś jest to złapane. Tam już mam też te przejściówki, że tak powiem, spawane, więc spawuję tą całą wężownicę i zalewam tą wodą i zostawiam. Zobaczymy, czy będzie gdzieś ciekło. Jak będzie ciekło, to się poprawi. Jak nie, no to biorę się za spawanie całego baniaka. No i dobra, jest. Tak to się prezentuje. Tak wyglądają dwie wężownice. Bo znalazłem kilkadziesiąt boilerów, na którym jest opis. Boiler z dwiema wężownicami, ale to jest wężownica plus podejście pod płotkowe. Tak jak tutaj to jest. Jest to jakieś przełapane. No, na pewno nie jest to mistrzostwo spawalnicze, ale się trzyma. Zalewam to wodą i zostawiam. Zobaczymy, czy gdzieś jest wyciek. No bo oczywiście mało czasu, a jakieś wyjazdy jeszcze, także zostawiam to, niech tu spokojnie odpoczywa. Zobaczymy, czy trzeba będzie gdzieś poprawić. No jeszcze później wyczyszczę tą farbę i biorę się za spawanie całego boilera. No i oczywiście, żeby wyciek, ale już go zneutralizowałem. No i co, teraz kluczowy moment, biorę się za scalanie tego z powrotem do kupy. Zalewam, zostawiam, zobaczymy, czy będzie ciekło, czy nie. Dobra, siedzi. Trzymajcie kciuki. Mówiłem, spawanie to nie jest moja najmocniejsza strona, ale coś spróbowałem zrobić. Temat już zamknięty, zalewam go wodą. No i zobaczymy, czy cieknie. Jak cieknie, to załatamy i co, będziemy się brać za izolację. O, akurat już się nalało do tego momentu. Dobra, pacjent po operacji chyba przeżył. Na razie nigdzie nie cieknie. No i co, będziemy się brać za izolację. Tam w poście wrzuciłem małą ankietę, jakbyście taki boiler zaizolowali. Ja już mam swój typ, zobaczę jeszcze jakie będą wyniki, także chętnych odsyłam do ankiety. A co, w następnym odcinku bierzemy się za izolowanie. To na razie, do usłyszenia.